Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania: bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam naszych gości, pana ministra Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, witam serdecznie. I pana Pawła Szefernakera, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Boże. Bezpieczeństwo wewnętrzne, ale zanim o tym bezpieczeństwie wewnętrznym panowie ministrowie powiemy, nie można przejść obojętnie obok wizyty, która odbyła się we wtorek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, w Białym Domu, z prezydentem Stanów Zjednoczonych i podpisana deklaracja, ważna deklaracja, między innymi dotycząca, panie ministrze, bezpieczeństwa. No tak, to są największe, jeżeli można tutaj stawiać jakieś gradacje, owoce tej wizyty, potwierdzenie szczególnych relacji i więzi między sprawdzonymi partnerami i sojusznikami w ramach NATO, ale i również w ramach wzajemnych bilateralnych stosunków i kontaktów. Dzisiaj Stany Zjednoczone są największą nie tylko gospodarką świata, ale również największym gwarantem bezpieczeństwa demokratycznych państw prawa. I to, że pan prezydent Andrzej Duda odniósł, trzeba to powiedzieć bez owijania w bawełnę, spektakularny sukces. Sukces polegający na potwierdzeniu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych nie tylko w tej sferze takiej werbalnej, gestów, języka dyplomacji, ale już konkretów, że ta współpraca będzie kontynuowana, że wszystko na to wskazuje, będzie znaczna liczba wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce, że jest wola i deklaracja budowy stałej bazy, nie tylko takiej jak ta, która powstaje w Redzikowie dla infrastruktury amerykańskiej, ale bazy, w której będą stacjonowali już nie rotacyjnie, ale na stałe żołnierze amerykańscy. No i w końcu to, co jest też istotą bezpieczeństwa w tym wymiarze bezpieczeństwa energetycznego, to potwierdzenie, że budowa gazociągu Nord Stream jest budową jakby łamiącą solidarność z jednej strony państw Unii Europejskiej, no bo jest to budowa ponad naszymi głowami we współpracy niemiecko-rosyjskiej, że jest to znaczna dominacja Rosji, jeżeli chodzi o udział w dostarczaniu tego surowca energetycznego, jakim jest gaz. I w końcu wola i deklaracja, aby naszą wzajemną współpracę polsko-amerykańską, której owocem są obecne coraz częściej w świnoujskim gazoporcie gazowce z gazem amerykańskim, że to zostało potwierdzone. A co mnie osobiście w tym takim bardzo gorącym, intensywnym sporze politycznym utwierdza w tym przekonaniu, że ta wizyta była spektakularnym i niewątpliwym sukcesem pana prezydenta Andrzeja Dudy, to jest ten, przepraszam za określenie, ale wrzask, taki pusty śmiech, taka próba ironii, dezawuowania tej wizyty przez tych, którzy sami siebie określają mianem opozycji totalnej. Jeżeli nawet w takim wymiarze, jakim jest bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, współpraca międzynarodowa, ci, którzy, tak jak już powiedziałem, sami siebie określają mianem totalnej opozycji, nie są w stanie wyjść ponad te takie żałosne, ironiczne, prześmiewcze komentarze, no to pokazuje, że rzeczywiście jest duży problem dzisiaj w polskiej polityce i tym problemem jest stan i jakość polskiej opozycji. Ten stan rozlał się także na struktury międzynarodowe. Mówiliśmy o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Bardzo pozytywne relacje za prezydentury pana prezydenta Donalda Trumpa. Ale w dalszym ciągu dosyć napięta sytuacja, jeżeli chodzi o forum międzynarodowe na naszym kontynencie. Ten toczący się w cudzysłowie spór o reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, przerzucanie ciężkości tej odpowiedzialności politycznej na ulicę i za granicę. Ta zagranica w tym wymiarze tej batalii wciąż aktualna, panie ministrze. No tak, ale są tutaj jakby pierwsze takie też pozytywne symptomy tego, że jakby w stolicach państw tak zwanej Starej Unii dostrzegana jest determinacja i wola rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego z jednej strony do budowy dobrych i pozytywnych relacji z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, bo chcę to podkreślić bardzo wyraźnie, wbrew temu, co ci totalni wzywający na pomoc, czy to ulicę, czy za granicę, opowiadają o jakimś rzekomym polexicie, czyli wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Uważamy naszą obecność w Unii Europejskiej za wartość dla
państwa, dla obywateli, również dla naszego bezpieczeństwa, ale zawsze to podkreślamy z jednym zastrzeżeniem, że w ramach naszej obecności w Unii Europejskiej będziemy traktowani jako równorzędny partner, a nie tak jak byliśmy traktowani za czasów rządów naszych poprzedników, kiedy z systemu finansów publicznych były transferowane setki miliardów złotych, czy to w formie różnego rodzaju karuzeli VAT-owskich, czy były transferowane te środki w formie nieopodatkowanych sklepów wielkopowierzchniowych, kiedy niszczono, wyprzedawano za bezcen polską gospodarkę, kiedy niszczono, mówiliśmy o tym wielokrotnie w tym studio, polski przemysł okrętowy z polską gospodarkę morską, kiedy Donald Tusk odbierał, kupując sobie tym samym, jak sądzę, w mojej opinii, to stanowisko prezydenta, albo jak niektórzy mówią, króla Europy, odbierając medale imienia wybitnego Polakożercy Waltera Rathenaua w Berlinie, kiedy wizytował stocznię w Wismarze, Warneminde w Niemczech, a następnie bez zająknięcia podpisywał, czy nie protestował, kiedy Komisja Europejska likwidowała przemysł stoczniowy w Szczecinie czy w Trójmieście, no to tym się różnimy. A to, że próbuje się tutaj jeszcze stwarzać takie wrażenie, że no, cofniemy się z tej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo wystraszymy się różnego rodzaju tutaj pomruków. Chcemy rozmawiać, pan premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Bukareszcie wczoraj z panem Junckerem, szefem Komisji Europejskiej. Prowadzimy ten dialog, pan wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański również takie rozmowy prowadzi. No ale pamiętamy o jednym, jesteśmy suwerennym i pełnoprawnym państwem Unii Europejskiej i chcemy korzystać z obowiązujących traktatów Unii Europejskiej w zgodzie z ich brzmieniem, a jednym z zapisów traktatowych jest to, że wewnętrzne regulacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości pozostają wyłączną kompetencją państw członkowskich, państw narodowych i tyle w tym temacie. Pan minister Paweł Szefernaker, powróciliśmy, panie ministrze, do wielkiego projektu, jakim jest projekt Trójmorza. Na ile ten projekt może wpłynąć także na rzeczywiste bezpieczeństwo Polski w kontekście międzynarodowym? Tak, warto przypomnieć tutaj, że rok temu na szczycie Trójmorza właśnie to Donald Trump w Warszawie przyjechał, miał przemówienie podczas tego szczytu, spotkał się z szefami państw Trójmorza, co pokazuje także charakter, jak to jest ważny projekt dla Stanów Zjednoczonych, dla naszego strategicznego partnera. Myślę, że to jest gwarancja bezpieczeństwa. Dziś, jeżeli mielibyśmy szukać w geopolityce gwarancji bezpieczeństwa Polski, to właśnie nie gdzie indziej, jak także w takich projektach, gdzie jesteśmy dużo poważniejszym, dużo bardziej takim zrzeszającym wiele państw wokół nas partnerem wobec Stanów Zjednoczonych. I to jest również bardzo ważne, że w tym roku prezydent Andrzej Duda właśnie ze szczytu Trójmorza z Bukaresztu bezpośrednio poleciał na pierwszą wizytę po Trójmorzu właśnie do Waszyngtonu. I to pokazuje, że jesteśmy liderem w tej chwili Europy Środkowo-Wschodniej, takiej propozycji tutaj koalicji państw, której do tej pory nie było. I myślę, że naszych przeciwników politycznych, tych wszystkich, którzy próbują także wyśmiać niektóre kwestie, to właśnie boli, że próbujemy tutaj stworzyć taką koalicję od paru lat, która jest doceniana, dostrzegana, która jest ceniona na świecie. Możemy być dumni z pary prezydenckiej po tej wizycie. Myślę, że wszyscy ci, którzy pamiętają poprzednie wizyty, choćby prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie mówił w gabinecie owalnym o bigosie i o wyjściu na polowanie. Tutaj mówimy o realnych kwestiach, o bezpieczeństwie, o bazie. Pamiętamy, że jak nasi poprzednicy rządzili, to w 2009 roku w takiej dacie historycznej, ważnej dla Polaków, 17 września 2009 roku, była decyzja poprzedniej administracji o tym, żeby nie realizować tarczy antyrakietowej. Przecież to był wtedy właśnie za naszych poprzedników. Tak wyglądały relacje, że właśnie w taką datę takie informacje do Polski przychodziły. Dziś, 18 września, parę dni temu, mieliśmy ważną wizytę, która też pokazuje właśnie w tym projekcie Trójmorza pozycję Polski i możliwości, jakie daje nam ten strategiczny sojusz na przyszłość. Pan minister Brudziński, panie ministrze, czy ten ambitny projekt, jakim jest projekt Trójmorza, wytrąca trochę kart w grze Niemcom i Francji? Drogi ojcze i szanowni państwo, geopolityka i polityka międzynarodowa również w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej zawsze na początku i na końcu
będzie charakteryzowało się jednym, że silne państwa narodowe, niezależnie od tego, jak pięknie będą mówić o zjednoczonej Europie, o wartościach płynących z Unii Europejskiej, zawsze będą realizowały swoje własne interesy narodowe. Te interesy są realizowane bardzo konsekwentnie. Patrz chociażby ten przykład, o którym już wspominaliśmy, gazociąg Nord Stream. Realizowane są przez Niemcy. Takie same interesy narodowe realizuje Francja. To, że Polska staje się coraz silniejszym państwem, silniejszym siłą swojej własnej gospodarki, siłą również odbudowy takiej poczucia wspólnoty narodowej, jakby godności, no nie jest czymś, co byłoby atrakcyjne z punktu widzenia państw, które dotychczas w Unii Europejskiej dominowały. I ten projekt, projekt Trójmorza, projekt, który w sposób jak gdyby naturalny tym jądrem, wokół którego państwa wchodzące w skład tegoż projektu się gromadzą, jest Polska. Polska, która leży na niezwykle ważnym i niezwykle perspektywicznym szlaku infrastrukturalnym, ważnym nie tylko w tym wymiarze bezpieczeństwa, ale również wzajemnej współpracy gospodarczej. Jest to ten szlak południkowy, Skandynawia, I poprzez Polskę, kraje Europy Środkowej do Adriatyku. Polska, która jest państwem, które w ramach chociażby Grupy Wyszehradzkiej znakomicie współpracuje z naszymi południowymi sąsiadami. Polska w końcu, która nie chce być konkurentem czy jakąś przeciwwagą dla Niemiec czy Francji, natomiast bardzo konsekwentnie domaga się we swoim własnym imieniu i w imieniu słabszych państw, krajów tej tak zwanej dawnej demokracji ludowej, czyli krajów Europy Południowo-Wschodniej, poważnego traktowania. Traktowania nie z pozycji silniejszego, starszego, mądrzejszego brata, nie z pozycji takiej, do jakiej nasi poprzednicy przyzwyczaili administrację w Paryżu czy w Berlinie. No wszyscy mamy w uszach tę niezwykle arogancką i niepotrzebną wypowiedź byłego prezydenta Francji, który w sposób taki rezonerski i niegrzeczny mówił, że Polska traciła okazję, żeby siedzieć cicho, prawda? Wszyscy pamiętamy te wypowiedzi pod adresem Polski, kiedy u władzy byli nasi poprzednicy. No i wtedy mówiono o tym, że Polska w Unii Europejskiej ma znakomitą pozycję, bo wszyscy pana premiera Donalda Tuska lubią. No, rzeczywiście, wszyscy go lubili, tylko nikt się z nim nie liczył, nikt go nie szanował. A dzisiaj robimy wszystko, żeby Polska była krajem, z którym, który nie tylko należy i warto lubić, bo jesteśmy krajem niezwykle przyjaznym, otwartym, ale z którym należy się liczyć, ale wiemy też jedno, że o tym, czy będą się z nami liczyć, będą decydowały nie elity paryskie, berlińskie, brukselskie, tylko będzie decydowała siła naszej gospodarki, siła militarna Polski i również siła płynąca z takiego poczucia godności i konsolidacji państwa i narodu wokół wartości. I to jest podstawowe zadanie, jakie sobie dzisiaj stawia Zjednoczona Prawica, jaki sobie stawia rząd Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego stoi pan premier Mateusz Morawiecki. Panowie ministrowie grożą Polsce, pogrozili także Węgrom, uruchamiając artykuł 7. Niejednokrotnie byliśmy szantażowani na tej szali tych funduszy strukturalnych. Pan minister odniósł się do wartości. Mówiono nam także, że wy macie wartości, my mamy fundusze strukturalne. Stąd widzimy, że ta batalia się toczy na szerokim froncie. No toczy się, bo tak jak już powiedziałem, gdzieś na końcu, a nawet na początku, zawsze są interesy narodowe takich państw, jak państwa tak zwanej starej Unii. Tylko, drogi ojcze i szanowni państwo, my się na tę rzeczywistość nie obrażamy, bo jesteśmy realistami. No my nie wpadamy tutaj w jakieś stany historyczne. I mowa o tym, że my mamy wartości, oni mają fundusze strukturalne. No przecież należy też pamiętać, że Polska przecież do tych funduszy strukturalnych w sposób niezwykle znaczący się dokłada. To nie jest też tak, że my jesteśmy tylko w roli takiego proszącego dziada z kapeluszem, żeby nam do tego kapelusza nasypali, a jak nam nasypią, to my będziemy już bardzo grzeczni i bardzo potulni. Im silniejsza polska gospodarka, tym większy udział naszego wkładu w
wspólny budżet Unii Europejskiej. I o tym też należy pamiętać. Też należy pamiętać o tym, że z jednego euro, które trafiało tutaj w ramach funduszy strukturalnej państw Starej Unii, to około 60 centów trafiało z powrotem do tych państw. No, jak to wyglądało, jeszcze raz wrócę do naszych poprzedników, kiedy był projekt budowy dróg i autostrad, no to wszyscy pamiętamy, ile miliardów to wpłynęło. Te miliardy miały być kołem zamachowym dla polskich przedsiębiorców, tych, którzy się zajmują budową tychże dróg. I wszyscy pamiętamy, jaka tragedia tychże przedsiębiorców spotkała. Jak te firmy zostały doprowadzone do upadłości. Jak ten transfer pieniędzy, które z jednej strony wpływały, a następnie wypływały, odbywał się również dodatkowo kosztem upadku, jakby wyczyszczenia sobie rynku przez wielkie koncerny budowlane, bo doprowadzono do zapaści i upadku polskich podwykonawców. Tak konstruując prawo, że polskie firmy nie mogły się jakby konsolidować, występować w tych przetargach, no bo te przetargi były stawione w taki sposób, że mogli je wygrywać tylko wielcy gracze na rynkach, na rynku budowlanym europejskich firm, po czym te firmy nawet palca nie przykładały do budowy tego, tylko brano sobie podwykonawców polskich, którym nie płacono, doprowadzając do upadłości te polskie firmy, które miały być zalążkiem budowy możliwości rynku budowlanego, infrastrukturalnego w Polsce. My to wszystko gdyby odwróciliśmy. My wzmacniamy polskich przedsiębiorców, wzmacniamy polski przemysł. Na to, że się to nie podoba tym, którzy być może, a nawet na pewno liczyli na to, że Polskę nadal będzie można wyciskać jak cytrynę. No to stąd jesteśmy tak przez niektórych mocno nie lubiani. No musimy sobie z tym jakoś poradzić i na pewno sobie z tym poradzimy i będziemy z tym jakoś żyć. Na chwilę zostawmy to, co międzynarodowe, przejdźmy na nasze podwórko. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Czy Polska, panowie, jest krajem bezpiecznym, panie ministrze? Najlepiej zapytać Polaków o to i w tej chwili z sondaży, z opinii publicznej wynika, że w wielu miejscach w Polsce to aż blisko 90 albo ponad 90% mieszkańców województw, małych ojczyzn uważa, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski, policja, służby podległe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale nie tylko, także te wszystkie, które działają na co dzień, dobrze wykonują swoje działania i że ludzie w miejscach swojego zamieszkania, mieszkańcy właśnie tych małych ojczyzn, czują się bezpiecznie i myślę, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Trzeba o to bezpieczeństwo zabiegać. Trzeba podejmować takie decyzje, które wzmacniają bezpieczeństwo. To jest nasza rola, to jest rola osób, które są za to odpowiedzialne w państwie. Powinniśmy robić wszystko, żeby Polacy jak najlepiej się czuli w swoim państwie, jak najlepiej, najbardziej czuli się bezpiecznie. I jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Morawieckiego, zresztą i rząd pani premier Beaty Szydło, lider naszego środowiska, pan prezes Jarosław Kaczyński, zawsze powtarzają, że tym priorytetem rządu, priorytetem naszych działań jest przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków, bo Polacy w 2015 roku także zaufali nam, ponieważ w sytuacji, w której była debata w strukturach europejskich, we wspólnocie europejskiej na temat bezpieczeństwa, wtedy rząd Platformy Obywatelskiej wypowiadał się w taki sposób, który budził u Polaków wątpliwości, czy dba o ich bezpieczeństwo. I my Polakom obiecaliśmy, że będziemy w poszczególnych kwestiach, które są omawiane i realizowane przez rząd, pamiętali o tym bezpieczeństwie, że będziemy jako pierwsze stawiali bezpieczeństwo i działania rządu do tego prowadzą i zmierzają. I przede wszystkim chcielibyśmy, żeby te wysokie wyniki poczucia bezpieczeństwa Polaków się utrzymywały, a żeby były jak najwyższe, jeszcze wyższe jak do tej pory. Co zrobiono, panie ministrze, dla bezpieczeństwa Polaków w ostatnim czasie? Ja tutaj jednak wrócę do naszego pierwszego rządu, lata 2005-2007. No tu warto przypomnieć, bo tych elementów, ojciec pyta o bezpieczeństwo, na tych elementów bezpieczeństwa jest wiele. Mamy bezpieczeństwo w tym wymiarze już wspomnianym, militarnym, mamy to bezpieczeństwo w tym wymiarze energetycznym, mamy to bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo związane jakby z codziennym, takim najbardziej dokuczliwym dla Polaków i obywateli zjawiskiem, jakim jest właśnie taka drobna, uciążliwa przestępczość i brak adekwatnej reakcji do tej przestępczości. I wracając do tego pierwszego rządu, no to w tym wymiarze militarnym wszyscy pamiętamy
świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jakże był obśmiewany i krytykowany. Kiedy sobie jakby tak uświadomiłem, że ta wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy gdyby zaczyna wpisywać się w ten sam ton, czy jak to celnie określił jeden z publicystów, przemysł pogardy, to jako żywo staje mi przed oczami to wszystko, co dotyczyło pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wszyscy pamiętamy, co działo się w tych tak zwanych mediach mainstreamowych, kiedy w takim pięknym geście małżeńskiej troski pani świętej pamięci pani prezydentowa Maria Kaczyńska zaniosła panu prezydentowi do samolotu jakieś ciepłe okrycie, swetr w tej słynnej reklamówce, jak to wszystko obśmiewano, dezawuowano te wszystkie działania, które prezydent Lech Kaczyński podejmował właśnie w ramach konsolidacji wokół Polski państw Europy Środkowo-Wschodniej, kiedy wszyscy pamiętamy, kiedy miały miejsce wydarzenia w Gruzji 2008 roku, jak prezydent potrafił dosłownie w kilka godzin skupić wokół sobie przywódców właściwie wszystkich państw tej części Europy i razem polecieli na pokładzie prezydenckiego rządowego samolotu do Tbilisi. To wtedy właśnie powstał projekt i koncepcja budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego. Wtedy przecież na pierwszym posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego pan prezydent Lech Kaczyński zadeklarował, że będzie budowany gazoport w Polsce. Wtedy pojawiły się projekty infrastruktury energetycznej, jakby otwierające Europę Środkowo-Wschodnią, w tym również Polskę, na gaz i ropę z alternatywnych źródeł. To wtedy właśnie był bardzo konsekwentnie prowadzony projekt budowy w Polsce tarczy antyrakietowej. Tej tarczy, którą w 2007 roku po wygranych wyborach przez Platformę Obywatelską Donald Tusk z Radosławem Sikorskim jakby odrzucili, czego kwintesencją później była właśnie ta wspomniana w jakże charakterystycznym i bolesnym dla Polaków symbolicznym dniu, jakim jest data 17 września, czyli rocznica tej zdradzieckiej, haniebnej agresji sowieckiej Rosji na Polskę po ataku hitlerowskich Niemiec. I my, obejmując dzięki sukcesowi, jakim było zwycięstwo w 2015 roku, gdy mieliśmy do czego wracać. Również mieliśmy do czego wrócić w tym odniesieniu do bezpieczeństwa Polaków poprzez wzmocnienie takich służb jak polska policja, straż pożarna, straż graniczna, dawniej BOR, teraz Służba Ochrony Państwa. Dlaczego? Dlatego, że pierwszą ustawę modernizacyjną służb mundurowych wdrożyliśmy właśnie w latach 2005-2007. I co jest charakterystyczne, po wygranych wyborach Platforma Obywatelska natychmiast od tego projektu modernizacji służb mundurowych odstępuje, wprowadza w ogóle jakieś takie dziwaczne konstrukcje, że oto będziemy teraz dbać o bezpieczeństwo poprzez likwidację na przykład posterunków policji. Z 800 istniejących posterunków policji Platforma Obywatelska likwiduje 400. Zamraża płace dla policjantów. Następuje pauperyzacja zawodu i dochodów funkcjonariuszy. Zaczyna się taki proces przekonywania Polaków, że walka z przestępczością będzie polegała na tym, że jak ktoś ukradnie w sklepie batonik albo jak niepełnosprawny, dorosły w sensie metrykalnym, ale w sensie emocjonalnym mężczyzna na poziomie kilkuletniego dziecka ukradł jakąś drabinę, nie ukradł, bo nie miał świadomości, że kradnie, tylko zabrał tą drabinę, to trafia do bezwzględnego więzienia. Dyrektor jednego z zakładów karnych, który płaci kaucję za człowieka, również najprawdopodobniej chorego psychicznie, który ukradł tam jakiś batonik, zostaje ukarany. Natomiast ludzie, którzy kradną miliony złotych, którzy kradną, wyprowadzają miliardy złotych, no uchodzą za biznesmenów i im włos z głowy nie spada. No, my to wszystko odwróciliśmy. Myśmy rozpoczęli realną walkę z przestępczością gospodarczą. Myśmy ukrócili ten proceder różnego rodzaju karuzeli VAT-owskich. Proceder, który doprowadzał do tego, że miliardy złotych wypływały z systemu finansów publicznych. Do Polski wlewały się setki tysięcy litrów nieopodatkowanego paliwa. Dochodziło do sytuacji kuriozalnej. W moim Szczecinie przedsiębiorcy, którzy mieli zgodę na prowadzenie hurtowego obrotu paliwami, bez żadnych zgód otwierają stację benzynową, gdzie handlują tą benzyną w formie detalicznej. Kilkadziesiąt metrów czy kilkaset metrów dalej jest
siedziba Urzędu Celnego. Celnicy tego nie widzą. Pieniądze przepływają, miliardy złotych, miliony złotych w systemie finansów wycieka. Nikt tego nie widzi. Funkcjonariuszom zabrania się reagować, mówiąc, że to nie wasza działka, od tego są inni. Wszyscy pamiętamy, co działo się wokół afery hazardowej. Jeden przedsiębiorca bez żadnych zgód i zezwoleń wycina kilka hektarów lasu przy granicy państwowej, stawia wyciągi narciarskie, jest zakolegowany z najważniejszymi osobami wtedy w państwie, z wicepremierem, z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To wszystko no, jako żywo przypomina raczej jakiś bantustan afrykański niż środek Europy. Kiedy to wszystko ucinamy, kiedy podejmujemy walkę, realną walkę i również konsekwentnie zaczynamy wzmacniać służby, znakomita reforma całego wymiaru karno-skarbowego urzędów celnych przeprowadzona przez pana ministra Mariana Banasia, powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, przez mojego znakomitego poprzednika Mariusza Błaszczaka przy wsparciu wczesnej pani premier Beaty Szydło i, co niezwykle istotne, ówczesnego ministra finansów Mateusza Morawieckiego, bo znalazł na to pieniądze poprzez właśnie uszczelnianie tego systemu. Wprowadzamy ponownie projekt modernizacji służb mundurowych. To znajduje się na to 9 miliardów złotych. Ja wiem, że dla większości tutaj nas oglądających telewidzów to jest kwota abstrakcyjna, jak chyba również dla obecnych tutaj w studio, ale to się przekłada na konkrety, bo z tych 9 miliardów największym beneficjentem jest polska policja, bo to 6 miliardów w latach 2015-2020 trafi do policjantów. Podnosimy pensje. Ostatnia podwyżka majowa dla najniżej zarabiających funkcjonariuszy. Kolejna podwyżka 300 zł od 1 stycznia. Funkcjonariusz polskiej policji w stosunku do 2015 roku, w styczniu 2019 roku będzie zarabiał 850 zł więcej. Ja wiem, że to jest dalece niewystarczająco, że ci ludzie zasługują na znacznie lepsze pieniądze, większe, bo narażają swoje życie, swoje zdrowie, chroniąc życie i zdrowie obywateli. No ale przyznacie państwo, że my jednak te działania podejmujemy, że te środki się znalazły. A przecież proszę zwrócić uwagę, co jest też niezwykle istotne, bo poruszamy się cały czas w obszarze bezpieczeństwa. No ale z perspektywy bezpieczeństwa, trwania naszego narodu w przyszłych pokoleniach jest też konieczność, aby rodziły się w Polsce dzieciaki, żeby następowalność pokoleń. Przecież myśmy w systemie finansów publicznych dzięki decyzji pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, to słynne kaczorowe, bardzo często na Pomorzu Zachodnim słyszymy o kaczorowym, czyli 500+. To była decyzja i pomysł od początku do końca Jarosława Kaczyńskiego. Dać polskim rodzinom, polskim matkom 500 zł na każde drugie dziecko w każdej polskiej rodzinie, a w tych o najniższych dochodach nawet od pierwszego dzieciaka. I co słyszeliśmy? Pamiętamy Ewę Kopacz, pamiętamy Rostowskiego, pamiętamy wszystkich najważniejszych wtedy w Platformie Obywatelskiej, jak właśnie parskali śmiechem, dokładnie zachowywali się tak, jak teraz możemy to obserwować, jak mówili, ja pamiętam Rostowskiego, który mówił, tych pieniędzy nie ma i nie będzie. No i co? Czy Rostowski połknął swój język? Przeprosił za to, że kłamał wtedy Polaków. Te pieniądze są, znalazły się. Nie ma żadnej zapaści systemu finansów publicznych. Polskie dzieciaki mogą dzisiaj jeździć w wakacje nad Bałtyk, jeździć w góry, jeździć na wczasy za granicę. I polska gospodarka rośnie. I również znaleźliśmy pieniądze na to, żeby wesprzeć tych, dzięki którym dzisiaj Polacy czują się bezpieczni. Nigdy dosyć podziękowań pod adresem polskich policjantów, strażaków, straży pożarnej, zarówno tych z państwowej straży, jak i druhów ochotniczych, z ochotniczych straży pożarnych, bo krew, pot i poświęcenie strażaków nie ma znaczenia, czy ktoś jest pod sztandaru OSP, czy Państwowej Straży Pożarnej. Za to im dziękujemy. Chcemy się odwdzięczyć też również, szukając dla nich środków. I tutaj mają wsparcie i sprzymierzeńca w osobie pana premiera Mateusza Morawieckiego. No a ja jestem z moimi współpracownikami od tego, żeby wiercić dziurę w brzuchach wszystkim tym, którzy mogą nam w tym wsparciu dla polskiej policji, polskich strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej pomóc. No i staramy się to robić najlepiej, jak tylko potrafimy. Panie ministrze, jeden z pomysłów, który uwypuklił się w trakcie trwania tej kampanii samorządowej, to pomysł tej totalnej opozycji na zlikwidowanie między innymi urzędów wojewódzkich. Jaką rolę odgrywają urzędy wojewódzkie, jeżeli
jeżeli chodzi o to fundamentalne, elementarne poczucie bezpieczeństwa obywateli w tych swoich środowiskach, w których żyją? Dziś mamy 16 województw, czyli tyle, ile jest województw w Polsce. W każdej stolicy województwa są urzędy wojewódzkie, są delegatury na terenie byłych miast wojewódzkich i wojewodowie pełnią funkcję przedstawiciela rządu w terenie, tak? Czyli wszelkiego rodzaju programy, które my w tej chwili wprowadzamy w dużej mierze dzięki sprawności działania urzędów wojewódzkich. To znaczy rząd, realizując wiele programów, nie dałby rady sobie sam, będąc w strukturach warszawskich tylko, potrzebuje mieć przedstawicieli w terenie. No i właśnie o tym zresztą wojewodowie są organami, które są zapisane w konstytucji. Znaczy konstytucja stanowi, że są wojewodowie. Konstytucja stanowi, że wojewodowie sprawują nadzór także nad samorządem na terenie województwa i to jest niezwykle ważna rola z punktu widzenia działalności takiej realizacji rządowych programów. To znaczy brak ewentualny, tak jak zapowiadają nasi przeciwnicy polityczni tutaj, urzędów wojewódzkich, byłoby takim zwijaniem państwa, tak jak pan minister Brudziński mówił, że tak jak likwidowano komisariaty z gmin, z powiatów, tak, tutaj jest propozycja naszych przeciwników politycznych, Platformy Nowoczesnej, żeby likwidować urzędy wojewódzkie, czyli tak naprawdę zwijać instytucje państwa w terenie. To znaczy oni chcą, żeby nie było przedstawicieli rządu w terenie. Kiedy zwrócili uwagę na to, że zapowiedzieli pomysł, który jest de facto niekonstytucyjny. Przecież wiemy, że to są ludzie, którzy w każdej większym mieście, gdzie tylko nasi przedstawiciele się nie pojawią, gdzie nie pojedzie pan premier, starają się zakłócać te wyjazdy, krzycząc konstytucja. I teraz ci ludzie przedstawili program, który jest niezgodny z konstytucją. Niezgodną z polskim prawem jest likwidacja urzędów wojewódzkich, bo te wojewodowie są wpisani do konstytucji. Więc zaproponowali, że może to byśmy połączyli urzędy marszałkowskie z urzędami wojewódzkimi. No tylko też nie doczytali, że jeżeli wojewoda sprawuje nadzór nad samorządem wojewódzkim, czyli nad marszałkiem, to nie może być jednej osoby, która jest i wojewodą, i marszałkiem. To też jest niekonstytucyjne, ale co z tego wszystkiego wynika dla państwa, co dla naszych, dla wszystkich, którzy oglądają nas, dla wszystkich, którzy słuchają, wynika przede wszystkim to, że przykładowo sprawna realizacja programu 500+, sprawna realizacja programu, realizacja dróg lokalnych, sprawna współpraca urzędów centralnych z województwami, z terenem, to wszystko jest dzięki wojewodom. My bardzo często, bo ja mam zaszczyt sprawować tutaj, współpracując z ministrem Joachimem Brudzińskim, nadzór nad wojewodami, odbywamy bardzo często spotkania, które trwają od rana do wieczora w Warszawie. Mieliśmy wczoraj takie spotkanie także, gdzie konkretni ministrowie rozmawiamy z wojewodami na temat realizacji programów na ich terenie. Jak to wygląda? Jak, przecież minister też musi wiedzieć, czy minister rolnictwa, czy środowiska, czy minister zdrowia, jak reagować na pewnego rodzaju problemy, które się pojawiają na dole, jak szybko je rozwiązywać. I od tego jest właśnie wojewoda, od tego jest przedstawiciel państwa w terenie. Ten urząd, który chcą zlikwidować nasi oponenci polityczni. I przede wszystkim likwidacja urzędów wojewódzkich jest niekonstytucyjna, jest takim działaniem, który jest charakterystyczne dla obozu Platformy czy Nowoczesnej, czyli likwidacją tak naprawdę tam na dole, w naszych małych ojczyznach, urzędów, które służą na co dzień realizacji programu rządu. Chciałbym zaprosić także widzów i słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400 oraz dwa numery telefonów z zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, sprawa imigracji. Panowie ministrowie, wszechstronnie wiadomo, że zaczyna brakować w Polsce rąk do pracy.
Pojawiają się także takie insynuacje wysuwane pod adresem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że za wszelką cenę ten resort próbuje ściągnąć z różnego rodzaju zakątków świata ludzi, którzy byliby tanią siłą roboczą. No, jeden z członków rządu, już były minister, mówił wprost, że ściąganie tamtych ludzi jest tańsze niż repatriacja, więc chciałbym się zapytać, jak wygląda ściąganie tych pracowników z Bangladeszu, z Filipin, czy też z innych egzotycznych zakątków świata, panie ministrze? Jak celnie ojciec zauważył, to już jest były wiceminister. No, jak ktoś opowiada rzeczy stojące w sposób oczywiście sprzeczny z naszym założeniem, z naszymi założeniami, z naszym programem, no to niestety pan wiceminister, który tego typu tezy dosyć kuriozalne i zdumiewające, jak sądzę, nie tylko dla naszych wyborców, ale również dla nas, ministrów tego rządu, wygłaszał i musiał się z tym stanowiskiem pożegnać, bo tutaj bezwzględnie zareagował pan premier Mateusz Morawiecki. No i więc zapytał, jakby cytując tutaj tego typu zarzuty, że resort, na czele którego mam zaszczyt stać, jakby usilnie stara się sprowadzić obcokrajowców z tychże jakże odległych państw do Polski. I teraz drogi ojcze, tak na zdrowy rozum i na zdrowy rozsądek, no my odpowiadamy za bezpieczeństwo. My powtarzamy wszędzie, zresztą powtórzył to dzisiaj również pan premier Mateusz Morawiecki, co jest naszym sukcesem, sukcesem Polski, sukcesem Węgier, że nie było naszej zgody i przekonaliśmy do tego Unię Europejską o przymusowej relokacji właśnie uchodźców, chociaż jacy tam uchodźcy, migrantów w znacznej mierze. I zapewniliśmy naszemu państwu, tak samo jak uczynił to pan premier Viktor Orban, jak uważali nasi sąsiedzi w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej, bezpieczeństwo. I teraz stawianie zarzutu, że nasz rząd, resort spraw wewnętrznych i administracji, zasysa tutaj na gwałt pracowników, no jest zarzutem z pogranicza kabaretu. Natomiast z czym mamy do czynienia? I tutaj jak gdyby nie ma się co oszukiwać, bo przecież każdy, chociażby z telewidzów, z radiosłuchaczy, poruszający się szczególnie w dużych miastach, to widzi, że w jakiejś mierze zaczyna zmieniać się struktura społeczna naszych miast. Pojawia się coraz więcej pracowników, chociażby takiej firmy Uber Eats, czy kierowców o cechach karnacji, wskazującej, że są to pracownicy spoza Europy. Rzeczywiście jest tak, że polska gospodarka, znakomicie się rozwijająca i rosnąca w siłę, zaczyna odczuwać deficyt rąk do pracy. I tutaj czasami jesteśmy między młotem i kowadłem, dlatego że ja moim współpracownikom i podległym mi służbom dałem jasne polecenie i wskazówki. Ani o milimetr nie możemy się cofnąć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i wszystkie regulacje wynikające z weryfikacji osób, którzy do Polski napływają. Ale na przykład zbliża się okres szczególny, jakim są żniwa, to nie żniwa w tym rozumieniu takim potocznym, czyli koszenie zbóż, no ale mamy żniwa, nie, w formie owoców miękkich czy innych plantatorów i wtedy rozpoczyna się szturm rolników, rozpoczyna się szturm również czasami urzędników na urzędy wojewódzkie, wojewodów, straż graniczną, również nas. Poluzujcie, bo owoce gniją, nie ma rąk do pracy. Rolnicy w dramatycznych apelach mówią, no my nie znajdziemy w Polsce nikogo, kto podejmie się takiej pracy. Trzeba tutaj jak gdyby otworzyć możliwości, żeby do Polski przyjechali pracownicy, dla których pensja oferowana im przez polskich rolników, hodowców, będzie pensją atrakcyjną. To samo obserwujemy w tym wymiarze gospodarczym, budowlanym. Każdy z Państwa, kto próbuje dzisiaj budować dom, czy jest w trakcie budowy domu, remontu mieszkania, widzi, jaki jest olbrzymi problem na rynku pracy ze znalezieniem znakomitego czy dobrego fachowca i to takiego, który za nawet godziwą i dobrą płacę będzie gotowy takie prace wykonać. Jest z tym coraz większy problem. I teraz mamy jak gdyby takie trzy obszary. Jeden to są państwa tak zwanej szóstki, czyli państwa,
których obywatele mają w stosunku do innych obywateli łatwiejszą ścieżkę dostępu do polskiego rynku pracy. To są państwa typu Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Armenia, Gruzja. Tutaj jakby pozyskiwanie pracowników z tych kierunków dla przedsiębiorców, pracodawców, rolników jest łatwiejsze. No ale my też wychodzimy z takiego założenia, oczywiście mając świadomość wszystkich zagrożeń, jakie potencjalnie każda z tych grup, a szczególnie przynajmniej dwa państwa tutaj przeze mnie wymienione, czy obywatele tych dwóch państw, mogą w jakiejś perspektywie stanowić jakiś element zagrożenia dla integralności państwowej, dla świadomości, ale jednego możemy być pewni, że państwa z tego obszaru to są państwa jakby bliskie nam kulturowo, językowo i ja wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakiś obywatel nie wiem, Ukrainy czy któregoś z wymienionych tych państw padł na pomysł, żeby w imię jakiegoś szaleństwa ideologicznego, religijnego wwiesić się dynamitem i wysadzić w jakimś centrum handlowym czy w środkach komunikacji miejskiej. Natomiast mamy obywateli państw z państw tak zwanego podwyższonego ryzyka, gdzie już i doświadczają tego Francuzi, Niemcy, Belgowie, gdzie już takiej pewności mieć nie można. Ale na co teraz wrócę na chwilę do tego wrażenia, które wielu z nas doznaje, jakby obserwując, co się dzieje na polskich ulicach. Otóż my musimy, szanowni państwo, też pamiętać o jednym aspekcie. My jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej i coś, co się cieszy największym gdyby poparciem nas wszystkich, również tych z państwa, którzy być może mają tutaj jakieś mieszane uczucia w stosunku do tego widoku, o którym mówię, to jest fakt Schengen, otwartych granic. I o ile my, nasze służby, Straż Graniczna może kontrolować tych, którzy do Polski napływają spoza Unii Europejskiej, spoza granic Schengen, o tyle już takich możliwości pełnych nie mamy w stosunku do tych, którzy wjeżdżają do Polski na przykład na podstawie wiz któregoś z państw członków Schengen, albo wjeżdżają, są, posiadają już dokumenty jakby nadające im prawo pobytu w którymś z państw Unii Europejskiej, czyli są na tak zwanych dokumentach Schengen. To jest jeden element. Drugi element to jest też to, czego, jakby na co bardzo liczą polskie uczelnie, polskie szkoły wyższe, które dotyka bardzo odczuwalny niż demograficzny. Te szkoły, starając się ratować na rynku, jakby otwierają takie możliwości dla studentów. I te w dużej mierze, bo tu już jak gdyby robiliśmy takie analizy i diagnozy i ja tutaj jak gdyby zadaniowałem, podległe mi służby i w tej sprawie będziemy bardzo konsekwentnie to jakby egzekwować, żeby się temu przyjrzeć. No ale drogi ojcze, nie jest żadną tajemnicą, że w latach 2015-2018 wzrósł gwałtownie współczynnik studentów z takich kierunków, o jakich ojciec tutaj wspomniał, czyli na przykład państw typu Bangladesz, Nepal, Indie, na tak zwane wizy studenckie. I no, to jest problem, ale teraz trzeba sobie postawić pytanie, jakie jest tutaj wyjście? Likwidujemy taką możliwość przyjazdu studentów na wizy studenckie, wprowadzamy realną kontrolę, czy to są rzeczywiście studenci, czy wykorzystują tylko ten instrument, żeby pozyskać wizę do państwa będącego członkiem Unii Europejskiej i tutaj do Polski wjechać. I oczywiście czasami się mówi, że przestępcy są zawsze o krok przed policją. Drogi ojcze, my mamy jako rząd bardzo jasną, twardą i niezmienialną od początku naszych rządów politykę względem uchodźców i migrantów. Nie ma zgody, potwierdził to wczoraj po szczycie i spotkaniu w Salzburgu pan premier Mateusz Morawiecki, na przymusową relokację, żeby nam tutaj pani kanclerz Angela Merkel, czy pan prezydent Macron, czy inni przerzucali ten gorący kartofel, którzy sami sobie wypiekli, zapraszając w sposób niekontrolowany uchodźców do Polski. Ale jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, obowiązują nas pewne przepisy, chociażby jeżeli chodzi o wolny ruch obywateli
I tutaj jest problem, jakby go nie ukrywam. Dzisiaj rano nawet odbyło się takie spotkanie służb mi podległych, również z udziałem dyrektora Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Analizujemy te sprawy i ja cieszę się tutaj pełnym poparciem jako minister spraw wewnętrznych ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego, pełnym poparciem kierownictwa partii Prawo i Sprawiedliwość pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i w najbliższym czasie przedstawimy propozycje legislacyjne, jak gdyby zamykające czy w jakiejś mierze próbujące uszczelnić to, z czym mamy w ostatnich miesiącach do czynienia. Jeszcze jeden przykład. Co robią dzisiaj państwa pokroju Grecji czy Włoch? Państwa, które no, są jakby dotknięte, w tym, przepraszam za takie określenie, gwałtownym wlewem uchodźców z krajów północnej Afryki, z Azji, z Bliskiego Wschodu, z Turcji, z Libanu. Otóż te państwa są zainteresowane tym, żeby ci, którzy się tam na ich terytorium znaleźli, jak najszybciej ich terytorium opuścili. Jak to najprościej rozwiązać? A no wystarczy jakby zalegalizować im pobyt, dać im możliwość jakby stałego pobytu, czy tam tymczasowego pobytu na terytorium Unii Europejskiej. Już taki obywatel może sobie wyjechać. Nie? My obserwujemy na przykład na kierunku z Aten coraz większą próbę nielegalnego, bo w oparciu o sfałszowane dokumenty, ale tu się jak gdyby natychmiast otworzyła pewna nisza rynkowa i się pojawił cały przemysł produkujący tego typu dokumenty, żeby ci uchodźcy mogli wsiąść w samolot i przylecieć. Oczywiście, gdyby była profesjonalna i pełna kontrola na lotniskach w Atenach, w Salonikach, to by tego nie było. No ale tamte... I teraz my takiego obywatela tutaj identyfikujemy. I uwaga, obowiązują nas umowy międzynarodowe, to porozumienie Dublin, jak gdyby obligujące państwo z terytorium, którego wjechał ktoś nielegalnie, żeby takiego obywatela odesłać. No ale tutaj Grecy, Włosi zaczynają odmawiać. Więc my też musimy jak gdyby wyciągać pewne wnioski. Najprawdopodobniej skończy się to tym, że będziemy dążyć, żeby nasi funkcjonariusze już na tamtych lotniskach jak gdyby też weryfikowali, bo robią to już Niemcy. Oni się już zorientowali, że nie panują nad tym procederem. I tutaj jednego, szanowni państwo, możecie być pewni. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie u władzy, dopóki liderem naszego środowiska politycznego będzie Jarosław Kaczyński, premierem Mateusz Morawiecki, dopóki z tym procederem będziemy walczyć i dopóty nie będzie naszej zgody na to, żeby jakby ulec temu szaleństwu multikulturowości, otwierania w sposób niekontrolowany granic, zasysania ludzi, którzy mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. Odbierzmy telefon, a na pewno jeszcze z zagadnienia repatriacji powrócimy. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo, halo, czy my się słyszymy? Ja słyszę. Szczęść Boże ojcu i szczęść Boże gościom w studio. Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon? Mieczysław, okolice Węgorzewa. Bardzo proszę, panie Mieczysławie. Ja mam takie spostrzeżenia w stosunku do tych spraw związanych z bezpieczeństwem. Chodzi mi mianowicie o mniejszości narodowe, które tutaj w naszym kraju mają jak gdyby swoje enklawy. Mam tutaj na myśli głównie enklawy ludności ukraińskiej, niemieckiej, bo to są takie raczej chyba pod pewnymi względami najbardziej takimi widocznymi enklawami. I chciałbym się odnieść do tego bezpieczeństwa tej ludności mieszanej na tych terenach. Wie pan, wiecie, szanowni państwo, odnoszę wrażenie ze swojego doświadczenia, że Polacy, ci rdzeni, rodowici, że tak powiem, spod znaku orła, są dyskryminowani na tych terenach. Jako przykład mogę podać, jeżeli dochodzi do jakiegoś drobnego przestępstwa, kradzieży czy nie kradzieży, to można chyba w jakiś sposób w statystykach to sprawdzić, że rzadko kiedy jest wykrywane takie przestępstwo. A dlaczego? Policjant jest narodowości ukraińskiej, komendant policji jest narodowości ukraińskiej, sędzia podejrzewam, że też, i to jak gdyby w takiej zmowie milczenia to funkcjonuje. Następnie, co jest jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy, jeżeli chodzi powiedzmy o te tutaj enklawy? Proszę państwa, jeżeli wprowadza się ustawę zakazującą sprzedaży ziemi,
ludziom spoza gminy czy spoza tereny. A wiadomo, że na tych terenach mieszkają właśnie te mniejszości. Czyli doprowadzi to do dalszego wynarodowienia. Bo ktoś, kto powiedzmy z terenów tam Polski Centralnej czy innej chciałby się tutaj osiedlić, nie ma możliwości, nie ma prawy. Zmieniałby się ten stosunek. Równoważyłoby się to być może. A tak są dyskryminowani ci obywatele z dalszych tych regionów Polski. I jeszcze jedno takie spostrzeżenie. Panie Mieczysławie, ostatnie zdanie już proszę. Tak. Jeżeli na przykład przyjeżdża wycieczka z Izraela i do ochrony tych osób z Izraela, dwóch czy trzech funkcjonariuszy z ochrony w pełnym uzbrojeniu, wychodzi ich strzeże na tym. I w związku z tym, jeżeli mamy być państwem szanującym się i szanowanym, ja się pytam, czy jeżeli zaszłaby taka potrzeba, że nasza wycieczka jedzie do Ziemi Świętej, czy państwo Izrael wpuści taką wycieczkę z naszą ochroną uzbrojoną w podobny sposób, jak ci ochroniarze państwa Izrael. Bardzo proszę, dziękuję panie Mieczysławie. Pozdrawiam, pan minister Paweł Szefernaker. Bardzo proszę. Ja w ministerstwie właśnie u nas współpracuję także z mniejszościami narodowymi, etnicznymi. Rzeczywiście wiele z kwestii, o które tutaj były poruszone, są nam znane, ale one to są sprawy, które dotykają tylko i wyłącznie tych regionów, w których te mniejszości się w tej chwili skupiają, czyli niezbyt dużego terenu Polski. To znaczy są takie incydenty, o których mówił radiosłuchacz, nasz telewidz, ale one dotykają bardzo, bardzo niszowymi zjawiskami, które się pojawiają. Ale warto pamiętać o tym, szanowni państwo, że my jako rząd, który także musi zadbać o Polaków za granicą, ten, który musi zadbać także, tutaj ojciec mówi o repatriantach, bo to także zadanie MSWiA, żeby móc jak najwięcej osób, które chcą wrócić, dać im taką możliwość, ale także jeżeli chodzi o Polaków, którzy pracują za granicą, czy któraś z tych emigracji sprawiła, że dziś są za granicą, musimy także dbać o to, żeby pozycja naszych Polonii za granicą była taka sama w tych relacjach bilateralnych, jak pozycja bardzo często, bardzo roszczeniowa także niektórych grup mniejszości w Polsce. Ja miałem okazję w czerwcu tego roku, dwa miesiące temu, być na takim bilateralnym spotkaniu w Niemczech, gdzie rozmawiałem z ministrem, który również odpowiada za współpracę właśnie, jeżeli chodzi o mniejszości. I szanowni państwo, musi być tutaj równość. Znaczy ten rząd mówi o tym, musi być równość, bo jeżeli mamy traktat o relacji polsko-niemieckiej i w tym traktacie jest mowa o tym, że Polonia za granicą w Niemczech powinna być tak samo traktowana jak mniejszość niemiecka w Polsce, to my głośno o tym mówimy. Od pierwszego zdania w takich wizytach zagranicznych właśnie tak musi być. I jeżeli mamy dzisiaj rozmawiać na temat pozycji, na temat możliwości realizacji tutaj mniejszości, postulatów mniejszości, to przede wszystkim musimy zacząć od tego, jaki jest ten bilans i jak to wygląda z realizacją w tych innych państwach możliwości na przykład nauki języka polskiego w Niemczech. I my bardzo głośno o tym mówimy, jestem przekonany, że ten głos jest bardzo słyszalny i te kwestie, o których mówił tutaj nasz słuchacz, również są podnoszone, są sprawdzane, bo to trzeba znać konkretne przykłady i do konkretnych przykładów się odnosić, ale przede wszystkim polityka musi być taka, żebyśmy pamiętali o tym, że w tych relacjach to są relacje także dotykające Polonii, Polaków mieszkających za granicą i tutaj musi być równość. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i panów. Kogo witamy, skąd telefon? Jan z Podkarpacia. Bardzo proszę. Chciałbym w trzech sprawach. Po pierwsze uzupełnić wypowiedź tego pierwszego pana o jedną rzecz. Pan minister mówi o bliskiej kulturowo, o asymilacji pewnych narodów. Otóż, panie ministrze, nie ma w tym narodzie asymilacji. To, że oni się studiują, uczą i mówią doskonale i pracują po polsku, to jeszcze nie oznacza, że przyjęli kulturę polską, a to jest dopiero oznaką pełnej asymilacji. To na marginesie. Po drugie, chciałem o sprawie Trójmorza, którą pan minister zaczął. Otóż na to posiedzenie w Bukareszcie wpuściliście Niemców.
Znowu użyli nogę, prawda, do tego układu. Chciałem panu przypomnieć, co się stało z Heksagonale. To właśnie Niemcy wywołali wojnę na Bałkanach po to, żeby ten pierwowzór Trójmorza rozwalić, prawda? Tylko wtedy nie mieliśmy protektora, takiego jak dzisiaj. I to, że nie panujecie państwo istotnie nad tą imigracją, to ja mogę z pozycji zwykłego obywatela powiedzieć, że no, panie ministrze, ale to nie może pan pokazywać bezradności, tylko naprawdę trzeba opracować system, że nie może do Polski wjechać każdy, kto tylko ma jakieś wizy Schengen i tak dalej. I ostatnia sprawa. No, był pan prezydent u prezydenta Trumpa, wszystko ładnie, piękne zdjęcia, ale od kilku miesięcy cały rząd nabrał wody usta na temat ustawy 447 just. Nie ani w jedną, ani w drugą stronę. A jak widzę, z jaką gorliwością państwo się starają o wojska amerykańskie w Polsce, to ja nie wiem, czy za 5 czy 10 lat nie będzie tak, że tę ustawę just no, będzie na nas wyciskało właśnie to wojsko amerykańskie. Przecież oni będą słuchać rozkazów amerykańskich generałów, a nie polskich. I my to jako pewną alternatywę bierzemy pod uwagę, bo dlaczego jest taka martwa cisza w obu tych sprawach, chodzi o bagatela 300 miliardów dolarów, bo takie są sprawy. Więc to jest niebezpieczeństwo, to są niebezpieczeństwa wewnętrzne polskie, a nie tam energetyka i tak dalej, a o tym niestety nic nie mówicie. Dziękuję panie Janie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie ministrze? No, twarde, ciężkie słowa, no ale tu nie jest rolą polityków, żeby zawsze wysłuchiwać tylko miłych i ciepłych słów. Szanowni panowie, jakby tylko do jednego elementu chciałbym się tutaj pańskiej wypowiedzi pana Jana odnieść. Otóż tutaj zarzucił pan nam jakby bezsilność. Otóż ja pragnę pana zapewnić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest bezsilny i to, że my podejmujemy konkretne działania i to będą działania pewno skutkujące dużym oporem i protestem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, bo to też nie jest tak, że tutaj nawet w łonie jakby naszego rządu wszyscy mają takie same zdanie, bo ja panu podam tylko jeden przykład. No niech pan porozmawia ze swoimi sąsiadami, którzy korzystają z pomocy tych tak krytykowanych przez pana pracowników z Ukrainy, czy oni są gotowi od tak z tej pracy zrezygnować. Jakie to będzie rodziło skutki dla ich biznesów, ich przedsiębiorstw i jakie w finale może przynieść to skutki dla całej polskiej gospodarki. No, pańskie jak gdyby oczekiwanie, żebyśmy tutaj wycofali się z możliwości swobodnego podróżowania obywateli w ramach państw grupy Schengen. No wybaczy pan, ale ja jestem politykiem odpowiedzialnym za to, czy dążącym do tego, żeby sprawować władzę, a żeby sprawować władzę, trzeba mieć poparcie społecznej obywateli. No niech pan spróbuje mnie przekonać, a nie mnie, swoich sąsiadów, swoje dzieci, swoje wnuki, które być może, a nawet na pewno z tej możliwości korzystają, że będzie powrót do czasów, w którym opuszczając granice, dzwonił pan z Podkarpacia, na Słowację, do Czech, do Niemiec będą stały w takich samych kolejkach, jak dzisiaj stoją ci obywatele, którzy próbują wjechać do Polski z kierunku ukraińskiego, czy wyjechać z Polski. No niech pan przekona młodych ludzi, że zlikwidujemy możliwość ich podróżowania, ich studiowania za granicą w ramach tych możliwości, które dają projekty wynikające z naszej obecności w Unii Europejskiej, Erasmus i tak dalej, i tak dalej. No, pan, ja oczywiście mógłbym, żeby się panu przypodobać, zapowiedzieć, że tak, zrobimy to, no, wprowadzimy kontrolę na granicy Schengen, tylko jutro bym nie miał czego w polityce szukać, bo przy najbliższych wyborach zostałbym zmieciony ja i cały nasz obóz polityczny. Jakby trzeba kierować się też pewną racjonalnością, a to wszystko, o czym pan mówi, czyli jakby kwestie postrzegania, no zarzuca pan nam, że skupiamy się na bezpieczeństwie energetycznym. Pana zdaniem to nie ma większego, istotniejszego znaczenia, bo większym zagrożeniem jest to, że Ukraińcy w Polsce w sposób zbyt wolny się integrują albo w ogóle się nie integrują. To panu przypomnę, czego doświadczała Ukraina i czego doświadczała również Polska, kiedy był tak zwany straszak gazowy, kiedy Rosja groziła przykręceniem
zapalaniem kurka gazowego. No niech pan przekona swoich sąsiadów, rodzinę na Podkarpaciu, jak będzie ostra zima, że nasz wschodni sąsiad przykręci nam kurek i my zostaniemy bez gazu, bo nie będziemy dbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne, nie będziemy rozmawiać z Amerykanami na temat dostaw gazu amerykańskiego, nie będziemy rozbudowywać terminalu. No tak samo gdyby zarzut, że rozmawiamy z Amerykanami na temat ich obecności. Tutaj snuje pan wizje dosyć no, czarne i dramatyczne, jak to prawda żołnierze amerykańscy będą wysłuchiwać poleceń generałów amerykańskich i będziemy tutaj przez żołnierzy amerykańskich prześladowani. Otóż, szanowny panie, ja tej wizji się nie obawiam, ale obawiam się ćwiczeń Zapadu naszych wschodniej granicy, obawiam się polityki prowadzonej przez Władimira Putina, obawiam się tej polityki, którą prowadzi minister Szojgu jako minister obrony narodowej, obawiam się tego wszystkiego, co się dzieje za naszą północno-wschodnią granicą w obwodzie kaliningradzkim i jakoś no, nie podzielam tych obaw i tej wizji przez pana tutaj narysowanej i jakby wolę jednak nie tyle upierać się, co próbować przekonywać również pana, że polityka prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość jest polityką racjonalną, odpowiedzialną i w efekcie finalnym przynoszącym bezpieczeństwo naszym obywatelom. Odbiorę telefon i pan minister Paweł Szefernaker. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo. I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwi. Teraz i zawsze. Robert z Warszawy. Witam serdecznie wszystkich gości w studio, witam księdza prowadzącego. Trzy takie sprawy, szybciutko. Pierwsza to jest taka, ja jestem z Warszawy, jest tu mnóstwo studentów, tak jak już pan minister wspomniał, z Indii, Bangladeszu, z Indii przede wszystkim spotykam, bardzo dużo ludzi rozmawiam z nimi. Oni studiują w UZF-owie, w mniejszych miastach, na mniejszych uczelniach, bo uważam, że Polak, który mówi dobrze po angielsku, wyjeżdża na studia do Anglii, do Stanów i dlatego takie szkoły robią taki Master Business Administration dla ludzi i zapraszają właśnie takich studentów z Indii. To są dla nich, to jest biznes, dla nich pieniądze. Dla tych ludzi ja widzę właśnie, że mało tego, że oni mówią, że są studentami, ale widzę, że dużo tych ludzi pracuje i większość ludzi właśnie chce tutaj zostać tych z Indii. Tylko pytanie jest takie, mówi się o 70 tysiącach Polaków, którzy mieszkają na Syberii, w Rosji. Mówi się o 30 tysiącach ludzi w Kazachstanie. Mówi się o milionach ludzi, którzy mieszkają poza granicami w lepiej rozwiniętych krajach. Myślę, że przykładem, teraz była na przykład też taka sytuacja, gdzie ja mam sąsiada z RPA i mówił mi, że było w ONZ-cie głosowanie nad imigrantami, nad imigracją. I tylko trzy kraje odpowiedziały się przeciwko imigracji. To były Stany Zjednoczone, Australia, jakiś inny kraj. Ja pytam, czy Polska, bo my tutaj Polska, my nie bierzemy żadnych imigrantów. A on mówi, nie, Polska nie była przeciwko imigracjom, więc jest jakiś taki dysonans tutaj poznawczy, pewna nieścisłość. To pierwsze zagadnienie rozumiem, że także chodzi o repatriację i powrót tak, naszych rodaków. Tak, żeby starać się po prostu... Tak, panie Robercie, Polaków, drugie zagadnienie, bo mamy 5 minut do zakończenia tej części. Drugie zagadnienie to jest takie, tutaj ten pan wspomniał, bardzo dobrze wspomniał, że nam nigdy nie było po drodze w historii do Niemców. Nam jest więcej mamy wspólnych interesów z Amerykanami niż z Niemcami, więc nie rozumiem, dlaczego zostali Niemcy zaproszeni do tych obrad Trójmorza jako obserwatorzy. No i ostatnie zagadnienie. Uważam, że wojska amerykańskie na w polskiej ziemi to jest wartość dodatnia, nie bójmy się tego, ale my powinniśmy sami od siebie wymagać na początku, żeby liczyć na kogoś. Także Bóg zapłać, szczęść Boże, powodzenia z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Bóg zapłaci. Ja w dwóch zdaniach się odniosę, bo tak mówiliśmy również o likwidacji urzędów wojewódzkich, o likwidacji zwijania państwa. Proszę państwa, dopóki państwo będzie aktywne, dopóki państwo będzie silne, dopóki instytucje państwa będą działać, to będą dbać także o bezpieczeństwo Polaków. Znaczy, my chcemy te instytucje wzmacniać. Chcemy, żeby taka osoba, która jest, powiedzmy sobie, na terytorium Polski, żeby państwo o tym wiedziało, żeby państwo monitorowało, po co ta osoba przyjeżdża, czy ta osoba rzeczywiście się uczy, czy nie uczy, z jakiej racji ona u nas przebywa i czy przyjeżdża na 2 miesiące w lecie na prace sezonowe, czy ta osoba wykonuje pracę w miejscu, w którym zobligowała się do wykonywania pracy. I przede wszystkim tutaj ważne jest to, żeby
tworzyć te instytucje i wzmacniać je, tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości robi, a nie tak jak nasi przeciwnicy polityczni mówią o tym, żeby je osłabiać. My chcemy je wzmacniać, bo gdyby nie było urzędów wojewódzkich, to gdzie te osoby starające się o pracę z zagranicy miałyby, nie byłoby, państwo by ich nie widziało, państwo by nie wiedziało, nie miało tego pod kontrolą. Istotą bezpieczeństwa jest to, żeby państwo wiedziało to, żeby miało na mapie kraju właśnie te miejsca, w których te osoby przyjeżdżają, pracują, żeby to było po prostu monitorowane, żebyśmy nad tym panowali. I rząd Prawa i Sprawiedliwości dąży do tego, żeby wzmacniać instytucje, które mają dbać o bezpieczeństwo Polski, to o czym mówimy tutaj od kilkudziesięciu minut, i także w tych kwestiach, w których dotyczy to osób, które przyjeżdżają na studia, czy osób, które przyjeżdżają pracować. Przecież my dobrze wiemy, że są osoby, które pracują jednocześnie studiując. I ta wiedza też pozwala nam na to, żeby wiedzieć, gdzie one studiują, czy wyjeżdżają po pierwszym roku, czy zdają egzamin na drugi rok. To wszystko państwo powinno wiedzieć, jak te osoby tutaj u nas funkcjonują na co dzień. I właśnie istotą państwa silnego jest to, że państwo ma pełną wiedzę, taką, która jest krok przed tymi, którzy źle życzą państwu, i krok przed tymi, którzy dążą do tego, żeby poprzez tą migrację, która obecnie ma miejsce w Europie, wydarzyło się coś złego. Ale państwo przede wszystkim musi być krok przed tym i musi to widzieć. I dążenie do tego wzmocnienia instytucji państwa, także wzmocnienia państwa, które będzie sprowadzało Polaków, którzy są za granicą. Przecież pan mówił o Polakach, którzy są na wschodzie, to jest kwestia repatriacji. Mówimy także o Polakach, którzy wyjechali na zachód w latach 2004-2015, ale przecież to był bardzo, powiedzmy sobie, długi czas, kiedy Polacy wyjeżdżali, osiedlali. Musimy stworzyć w tej chwili im warunki, żeby mogli wrócić. Część osób wraca, bo są takie sygnały, są reportaże w mediach rodzin, które wracają, i my się z tego bardzo cieszymy, bardzo ich wspieramy, ale nie da się tego załatwić z dnia na dzień. A jeżeli chodzi o kwestie związane z repatriacją, to tworzymy między innymi w MSWiA, jest pełnomocnik rządu do spraw repatriacji, takie możliwości, żeby Polacy mogli wracać, żeby ci, którzy się utożsamiają, którzy pomimo tego, że ich rodziny może od kilkudziesięciu czy od kilkuset lat są za granicą, bardzo często nawet oni dążą do tego, uczą się, wracają do historii Polski, do języka polskiego. Tworzymy takie możliwości i z roku na rok tych osób jest coraz więcej. A tu mamy także te ogromne zaniedbania, także panie ministrze, chociażby po roku 89, po tej tak zwanej transformacji, pod adresem właśnie naszych rodaków, których często ojczyzna zostawiła, albo zostali puszczeni na tak zwaną poniewierkę historyczną i dziejową. Oczywiście, i to nie tylko są lata po 89 roku, no bo jest niezwykle bolesna rana, cały czas skutkująca jeszcze sięgając traktatu ryskiego, kiedy Druga Rzeczpospolita, ratując swoją niepodległość, no jednak znaczną część obywateli polskich na ziemiach kiedyś pierwszej Rzeczpospolitej pozostawiła w rękach sowieckich oprawców. No to tutaj tacy publicyści jak Cadbackiewicz, pamiętamy, to jest też taka bolesna rana, która cały czas jeszcze przed nami, ale tutaj pełna zgoda zarówno z moimi przedmówcami, jak i z tymi wszystkimi, którzy od rządu, od państwa polskiego oczekują wyciągniętej ręki do naszych rodaków, dzisiaj mieszkających w republikach środkowoazjatyckich, takich jak Kazachstan, Uzbekistan, w Rosji. I tutaj rola pełnomocnika rządu, pana ministra Krzysztofa Kozłowskiego, jest rolą kluczową. I tutaj wola i determinacja, no bo też oczywista racjonalność za tym przemawia. No, że w dużej mierze emocjonalnie mógłbym się pod wieloma tezami moich tutaj przedmówców podpisać w stosunku do ludzi, którzy dzisiaj są jakby zasysani przez rynek. I po cóż szukać ludzi w Bangladeszu, po cóż szukać ludzi w Nepalu, w Pakistanie, w Indiach, jak można szerzej otworzyć drzwi dla naszych rodaków. Oczywiście ten proces się toczy. To nie jest też tak, no, mamy kartę Polaków. Tutaj olbrzymia zasługa naszego pierwszego rządu w latach 2005-2007, gdzie dla Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą jakby stworzyliśmy szereg ułatwień do tego, żeby do kraju ojców, dziadów, do ojczyzny mogli wjeżdżać. No, tu czasami mamy do czynienia z sytuacjami jakby, no, mniej takimi
pozytywnie, emocjonalnie nasyconymi takimi pozytywnymi emocjami, a po prostu takimi bardziej przyziemnymi, gdzie obywatele Białorusi, Ukrainy, Rosji jak gdyby starają się żyć wygodniej i taniej i niekoniecznie są zainteresowani tym, żeby się tutaj na stałe u nas osiedlać. Ale chcę jako minister spraw wewnętrznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego zadeklarować, każdy z Polaków dzisiaj mieszkających za naszą wschodnią granicą, chcący wrócić do Polski ze swoimi rodzinami i tutaj się osiedlić, tu żyć, musi mieć takie możliwości, musi mieć takie prawo i to jest nasze zadanie i będziemy łamać wszystkie te niemożliwości, niemożności urzędnicze, trudności, bo one też cały czas się pojawiają i to jest absolutny priorytet. To jest absolutny priorytet naszego rządu i tak został zadaniowany pan minister Krzysztof Kozłowski, żeby we współpracy z innymi urzędami, innymi ministrami ten proces rzeczywiście uruchomić, udrożnić i zintensyfikować. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski dobiega końca. Ta część naszych rozmów niedokończonych. W studiu telewizji TVAM rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, z panem Joachimem Brudzińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Z panem wiceministrem Pawłem Szefernakerem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję także widzom telewizji TVAM i słuchaczom Radia Maria. Bóg zapłać.